Cześć, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Punker i następny odcineczek z Gothica Przeznaczenia, o ile się nie myślę, to 17. I... O, coś się zwiesiło, kurczę, dobra, nieważne. I tutaj jesteśmy już przed bandytami, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku na końcu, to sobie pozbierałem tam w miasteczku naszym Korinis wszystkie skrzynie, pookradałem i tam domy, te, które oczywiście możemy, bo do górnego miasta nie możemy na razie wejść. I co my żeśmy tutaj znaleźli? W sumie to, co ja żem znalazł takiego najważniejszego. Tutaj sobie zapisałem. Co takiego mamy? Złoto na przykład 249, nawet co do jednego doliczyłem. Około tyle, co do jednego chyba nawet. No 249 złota znalazłem, mamy prawie 3000, no. Co jeszcze znalazłem? W domu Konstantinu znalazłem jego pierścień. To chyba do jakiegoś zadania będzie. Pierścień Konstantino, ochrona przed strzałami 3. Tu też mamy jakiś pierścień w ogóle. A możemy sobie go włożyć, możemy 3? Nie, dobra, niech sobie będzie ten. I tak magii na razie na nas nikt nie używa, ale to nieważne. Co jeszcze znalazłem? Oczywiście parę zaklęć. O tej nie wiem, czy coś tutaj mamy nowego. Chyba nie ma nic nowego. Ale parę zaklęć. Jabłka 3 tam były w jakiejś tam skrzyni. Esencje lecznicze. Co jeszcze znalazłem? Ekstrakt many 1. O, drogocenną szkatułkę Darona. To do jakiegoś zadania było. Sobie chyba je zrobimy jeszcze w tym odcinku po tych bandytach. Co jeszcze? Ciężki złoty talerz na przykład. Gdzie on jest? Ciężki złoty talerz. To jest drogocenna szkatułka. A gdzie jest ten talerz? Gdzie on jest? O, tu jesteś. Ozdobiono go stylizowanymi imionami Onara i Marii. To też do jakiegoś zadania chyba. Tak mi się wydaje. On był gdzieś tam obok Lorda André. W tamtym jego domku. Czy jak to się tam nazywa? Jego rezydencji. Oczywiście tam, gdzie on nie wchodzi, tylko nas bije, jak tam wejdziemy. Co jeszcze znalazłem w tym domku? Klucz do wieży. Tam, i to był klucz, tam obok Harada była taka jedna wieża. I co było w tej wieży? W tej wieży był tylko jeden miecz. A zwie się on Gladius. O ten. Wymaga na siła 25, obrażenia 50, zasięg 50. Możliwe, że się nauczymy tej siły. 5. Mamy 29 punktów nauki. Czemu by nie? Można by skorzystać z tego. Co jeszcze? Szyjkę tam znalazłem parę. Jakiś krwawy kielich jeden. To chyba będzie związane z zadaniem do gildii złodziei. Gdzie jest ten krwawy kielich? Tutaj. Jeden z kompletu cennych kielichów. Dobra, jeszcze złoty puchar i srebrny talerz. To chyba nie muszę pokazywać tego. Wiadomo, jak wygląda złoty puchar i srebrny talerz. A złoty puchar tutaj mamy. Dobra, już pokazałem, to pokazałem. No i w sumie to wszystko. Reszta to takie mało wartościowe rzeczy w sumie. Jakieś tam siarki, kwarcyty. Może i tam wartościowe, ale takie nieważne, żeby wspominać. No i co? Tutaj sobie dotarłem. Razem z Gorem jesteśmy i wydaje mi się, żeby napaść na tych bandytów w końcu. Więc bierzmy się za to. Jest tutaj ich kilka. Może by tak spróbować iść do nich. I żeby mnie nie zabili i tylko Gor będzie ich zabijał. Co wy o tym myślicie? Wydaje mi się, że będzie dobra taka decyzja. Zapisałem sobie oczywiście jeszcze. No i chodźcie tu. No. Oni... Dobra, idź Gor, ich zabijaj sam. O. Aha, dobra, bo strzały chyba będę musiał to omijać. Mam nadzieję, że sobie poradzi sam. Zasłużyłeś na to, gnido! Nie poradzi sobie. No to będzie ich, będzie trzeba po kilka dobijać. Co oni tam robią? Nie, czekajcie. Nie jestem pewien, co tu się wyrabia. Nie wiem, co oni tam robili. Chyba na dole ktoś ich atakował. Bardzo możliwe. Czyli będzie trzeba ich po trochę. Bo tak to nie da rady za bardzo. Jeszcze jedno podejście. Chodźcie tutaj. Dobra, i chodź tu, Gor. Kurde. Trzeba ich to tak zrobić, żeby oni mnie
strzała mnie atakowali. Bo tak jedna strzała mnie zabija. No będzie trzeba może slalomem. Co będzie na to powiesz? No, wyciągnijcie, dobra, i slalomem. To już koniec. No nie! No nie wierzę. Musi się to jakoś to udać, a może skacząc? Bo trzeba zrobić to zadanie, trzeba ich powybijać. No. No chodźcie tu. Dobra. Spróbujmy tak skacząc. Ale nie, Gor, nie, nie, Gor, nie idź tam. To dureń jeden. Dureń, no jeszcze go zabili. Trzeba zrobić to tak, żeby Gor nie poszedł tam, tylko się wrócił. A tylko paru za nami poszło. Dobra, to zróbmy tak. Chodź tu, Gor. No, chodź tu. Dobra, i to trzeba zrobić za jednym razem. Jeszcze dalej, Gor. Czyli ja muszę szybko tam biec i od razu uciekać, bo on tak, bo tak to Gor ich widzi. Może się tak uda. Jeszcze trzeba te strzały omijać. No, chodźcie tu. Dobra, zostaw ich, Gor. No co za idiota, no! Debil! Nie wierzę. Czy mi się to kiedyś uda? Czy nie? Co, panie Gor? Masz jakieś niedorozwinięcie mózgowe, że masz ich nie atakować? Co? No, atakujcie mnie, proszę. Już. Dobra, i chodź tu, Gor. Chodź tu, Gor. Za mną. Dobra. Udało się jakoś. Teraz możesz tych atakować. Tylko tych. No, chodź tu. Chodź tu jeden na przykład jakiś. Dobra, ja muszę się bronić, on ich nikt zabija. No. No, Gor, proszę cię. Jeszcze kawałek, jeszcze tylko trzech tutaj masz. Dobra, jeszcze ten. Dobra, i tego, atakuj. Atakuj go, Gor, szybko! Dobra. Udało się. Macie coś ciekawego? Ty frajerze, nawet złota nie masz. Wezmę sobie twoją broń. Coś ty zrobił. Dobra, trudno. Nieważne. Niech sobie bierze tą broń. Nie obchodzi mnie twoja broń. Jakieś pałasze bandytów. Stara kamienna tablica jedna. Dobrze, dobrze. Co to za pałasze? Nic tu nie ma. Gdzie one są? W Krusztarach. A ty to co? Kim ty jesteś? Co ty robisz? Ej! Ej, Leonard! Ty głupi jesteś? O rany, walka! No nie mów, że oni tu pójdą po niego. O nie, on jest chyba nienormalny. No kurde, było już tak dobrze. Dobra. Ja sobie to jakoś inaczej wymyślę, mam nadzieję, że sobie poradzę z tym. Podobnie, tylko żeby ten Leonard nie przybiegł, do jasnej cholery. Dobra, połowa zabita, ale wykminiłem tak, żeby oblężyć ich od drugiej strony, bo ponieważ jeżeli od mostu byśmy ich walili, bo to jest ta grupa z łukami, to oni by nas strzelali łukami i nie dalibyśmy rady w ogóle dojść do nich, ani odciągnąć jednego, ani nic w ten deseń, więc od tej strony by, wydaje mi się, że jest lepiej. To jest obok tutaj, obok gospody Orlana trzeba było skręcić i... Ja już się trochę pomęczyłem, żeby ich jakoś wykminić i trzeba to zrobić tak, żeby wyciągnęli broń oczywiście i Gor ich pozabijał. A oni będą mnie gonić, a Gor ich tam od tyłu będzie ciachał. Trzeba to jakoś zrobić. Już się dość długo z tym męczę. Z 10 albo nawet więcej podejść. No, chodźcie tutaj. Proszę. Nie zabijajcie mnie z tych łuków. No proszę was. To już no nie! Koniec, śmieciu. Dobra, kolejna próba. Już naprawdę to nie wiem, która już z pół godziny minęło od ostatniego filmiku, który wam pokazałem. Musi mi się w tym momencie udać. Teraz troszeczkę inaczej. Tędy. Nie zabijcie mnie, nie zabijajcie mnie, proszę. No. To już koniec, śmieciu. No nie, no, no. Kurde. Nie wytrzymam zaraz. Może lepiej nie będę nic mówił, to się skupię bardziej.
Chociaż nie wiem. No, weź i dasz radę. No, dałeś radę, no. Właśnie widzę, jak dałeś radę. Może troszeczkę na prawo. Oczywiście poza nagrywanie to mi się udało, a tak to... Nie. Tak to się nie uda. Za skarby żadne. Co wy? No, bezi. No, nie wiem, czy to skakanie było potrzebne. O, żeż ty. Proszę cię, bezi. Bo mnie zaraz tutaj nerwica trafi i wyjdę z siebie. Jeszcze jeden bandyta! No, super, super. Jeszcze jeden bandyta, Gor. Teraz sobie to zauważyłeś? Jesteś aż taki głupi? Świetnie, że jesteś taki głupi. Ale mi to nie odpowiada tak naprawdę. To już koń... Już wam to nagrywałem oczywiście, ale... Ostatni koleś mnie zabił i bez sensu pokazywałoby... pokazywać to samo. I znowu mnie zabił. Jeszcze raz. Nie zabijcie mnie. To już koń... No przecież on mnie tylko w nogę trafił. Czemu ta strzała tak leci? Bezi, no proszę cię, zaraz się tu popłaczę normalnie. O kurde. Proszę was. No i po co mi się zawierzasz na tych skałach? Po co? Powiedz mi po co. Nie dość, że nic tu prawie nie widzę, to jeszcze mi się zawieszasz na skałach. Bo te drzewa są. No, no super, super. Tu masz jakieś drzewko. Może ten skok coś robi, że się nie udaje. No ale tam jest ten pniaczek i się przez niego zawiesza, to muszę go przeskoczyć, no. Jeszcze raz. Może w ten sposób. No, na pewno, w ten sposób, No, na pewno. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Bezi, proszę cię. Proszę cię, Bezi, dasz radę w tym momencie. W tym momencie dasz radę. No i się zawiesił, no, na wózku. Już byłoby ok. Ale nie. Dlaczego niby miało być ok? Dlaczego niby miałoby być? Bo mi się tak chce. To już... Super, super. To już koniec śmieciu. Wkurzają mnie już ci bandyci. Troszeczkę na lewo. Dobra, i biegniemy. Nie wiem, czy tak slalomem biec, czy co tu robić. Biegnijmy sobie o tak. Się nie zawieś na tym, tylko proszę cię. Jeszcze jeden ma tylko łuk. Schowaj ten głupi łuk. Dobra. No super, teraz mnie zabił z broni, no. Ale dobra. Powinno się teraz udawać z tym, tylko żeby mnie nie zabijał z broni. Tu trochę. I dobra, jedziemy. No, nie zabijaj mnie. Proszę cię, nie zabijaj mnie. Tu wszystko ok. Też wszystko ok. Dobra. Dobra. Udało się. Gor, ratuj mnie. Jeszcze dwa tylko. Nie! Wypierdzielaj z tym łukiem! Co to miało być? Gdzie on polas? Się pytam, co to miało być? Nie chcę krzyczeć, ale co to miało być? Gdzie on polas na jakiś most? Co za chora gra? No, teraz się to teraz nie uda. Ajajajajaj. No to koniec śmieciu, zaraz będzie z tobą koniec, jeżeli mi się to w końcu uda. Musi się udać. Bezi, 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 Bezi. Dasz radę, Bezi. Dasz radę, Bezi, dobra. Zabijajcie się sami. Zabijaj ich, Gor. Jak mam się niby bronić przed tyloma przeciwnikami? Muszę uciekać jedynie. Nawet się nie da bronić. Dobra, jeszcze raz w takim razie. To już. No, na pewno. To już koniec.
No, to będzie długa noc. Zbezim normalnie. I jego szaleńczą głupotą. Żeby normalnie nie umieć ominąć przeciwników. Jeszcze tylko ten. Chowaj ten łuk głupi. Agor, zabijaj ich. Proszę cię, zabij ich. Proszę cię, zabij ich po prostu. Wracaj tu. Zabijaj Igor. Dobra, jeszcze dwóch. Jeszcze tylko dwóch. Jak? Broniłem się przecież. No jak? No jak? Powiedzcie mi jak? No kurde, no jak? Nie wytrzymię tu zaraz. Naprawdę się popłaczę. Jeszcze się zwiesiła gra. Superowo. Doigrałeś się. To już koniec, śmieciu. To już koniec. To już koniec. Dobra, jeszcze został tylko ten jeden. Proszę, nie zabij mnie. Proszę cię. Gor, pomóż mi. Pomóż mi, Gor. Został tylko ten jeden. Jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz. No zabij go, do jasnej cholery. Co za powolny typ z niego. Dobra. Cholerny bydlak. Nareszcie się udało. Zbieramy to w takim razie. A niech sobie zbiera. Ty frajerze, nawet złota wezmę nie masz. Sobie. Łuk jakiś, wódka, wytrych, skręt bagiennego ziela. Tu mamy to samo nawet. Dobra. To było długie zadanie, żeby ich wszystkich tu powybijać. Łuk, strzała, ziele, stara kamienna tablica, wytrychy, bikerton jakiś, maczuga z kolcami, dobra, nie ma tutaj nic ciekawego. Maczuga z kolcami dalej. Bandyta, masz coś ciekawego? Też nie masz nic za bardzo. Ty też nie masz nic. Jeszcze ktoś tutaj został? To chyba wszyscy, jeszcze tam mamy skrzynię. Jonas, ciebie obleciałem? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Tak, dobra, obleciałem wszystko tutaj. Mamy jeszcze tutaj jakieś pałasze.
Goblinie jagody, piłę też mamy. Dobra, czy tutaj mogę zejść? Nie, tutaj chyba nic nie ma. No, nic nie ma, dobra. A tu? Coś jest? Czy mi się tylko wydaje? Coś tutaj mamy, jakąś drogę do czegoś. Ale dobra, nie teraz. Najpierw obleczmy sobie tą skrzynkę. Myślałem, że spadł. Byłoby niefajnie, nawet się nie zapisałem jeszcze. Dobra. Uff. Już trochę tego było, tego zabijania. Teraz otwieranie kufra. Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. 20 i 17. Dobra, tu nic nie ma. Się wczytajmy. Prawo, lewo, lewo, trzy prawo i lewo. Chyba. Chyba tak. Prawo, lewo, lewo, raz, dwa, trzy i lewo. Dobra, strzała i złoto. A to nie tutaj powinien być ten dokument, że ktoś tam jest tym? Ktoś tam jest handlarzem bronią? Czy to jednak nie tutaj? No nie wiem. Może to nie tutaj jednak. Chciałem to zrobić. Coś tutaj mamy taki liścik jakiś, czy nie? Wiadomość, lista ziół, przepustka. No nie, nic nie ma. Dobra, wydaje mi się, żebyśmy poszli sobie na dół zaraz oddać te... No, jak to się nazywa? Te tabliczki. Oraz jeszcze byśmy poszli do gospody Orlana. I co by tam zrobić? A, mieliśmy podmienić coś tam, gin na wodę? Chyba tak. Nie dziwi. Dobra, mamy tutaj Rukhara. Pogadajmy z nim, bo to ten człowiek od tych zawodów. Nie. Dobre mają tu piwo? Dobre mają. Nie jest może najlepsze, nie mam ale czasu w tych na ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Ode mnie nikt się niczego nie porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby cię mały konkurs? Oczywiście, prawda. A na czym miałby on polegać? A na czym... Nie mam czasu. Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Z tobą zgadzam. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Każdy kufel musi być opróżniony do dna. Tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. Nie dowie. Czy mogę postawić na kogoś innego? Czy mogę postawić na... Oczywiście! Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Sam tak mówiłem. Mm-hmm. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. Co tu czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie mam pojęcia. Nie musisz mi tego Nikt mówić. Mi o niczym nie mówi. Sam by na to nie wpadł. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. A któż to taki? Wiedzieć lepiej. Randolph. Randolph moczy morda? Dobrze, czemu nie? Przyślij tu tego herlaka. Niech pokaże, co potrafi. Posłucham. Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. Jak dużo chcesz postawić? Wszystko, bo on powinien i tak wygrać. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. 100. To mi się podoba. Nie wiadomo już komu można ufać. Dobra, przyjęcie stawki, wybór innej stawki. Nie mam przyjęcie. Czasu. Wezmę pieniądze na przechowanie, dopóki konkurs się nie skończy, nie, dobra? Nie wiesz. Jasne. Oto mój wkład. Trzeba po prostu słuchać. Oto mój wkład. W porządku. Idź po Randolfa. No, nie mówili, i niech ci to nie zajmie. No jasne, jasne.
Zajmie mi cały dzień, wiesz? Bo musimy się przespać. Oczywiście Gor zniknie, ale to nic. Niech sobie znika, nie potrzebujemy go na razie. Już go wykorzystaliśmy do walki z bandytami. Na razie nic nie ekspimy, więc... Nie potrzebujemy cię, panie Gor. Możesz sobie znikać. Wiesz? Możesz sobie spokojnie zniknąć. Posłuchał niewłaściwych ludzi. My się możemy przespać normalnie do północy. Wcześniej. Dobra. Powinno być już możliwe zamienienie tam tych sakiewek. Znaczy się kufrów. Mnie mówi co innego. Jest Orlan. Mogę ci opowiedzieć. Dobra. O takich rzeczach. Teraz czy będzie dało normalnie... Co my mamy tutaj w ogóle zrobić? Do dna. Randolph opowiedział mi o Lukarze, że Lukar szukuje podczas zawodów w piciu. Zamienił butelkę ginu, którą Lukar trzyma, na butelkę wody. Dobra. Ginu na butelkę wody. W końcu to była jego decyzja. Masz tu gin, złoto, sztylet. A my mamy butelkę wody? Mruszką można ufać. Mamy chyba jedną. Powinien był wiedzieć lepiej. Dobra. To chyba starczy. Nic nie możemy się poradzić. Znowu przespać. Zaraz sobie do niego pójdziemy, do tego. I to jest Randolfa. Randolph? Tak, Randolph. Mów, że o tym nie wiesz. I jeszcze po drodze wstąpimy oddać te tabliczki. Tego jest więcej. A wiesz, później, jak już rozstrzygnie się ten cały konkurs, to. Myślisz, że ja mam lepiej? Albo wcześniej nawet. Żadna. Ej, śpi, Bezi. Co on robi? Nie mówi co innego. To do miasta będzie trzeba to zadanie ze szkatułką zrobić. Do poranka niech będzie. Dobra. I mogę już iść w takim razie. No, skacz tu. Zupełnie się z tobą zgadzam. Sambol, Florencjusz, Tireon. Można na tym polegać. A gdzie jest ten Randolph? Nie ma go? Nic mnie już nie dziwi. Może później będzie. I oto jest nasz Erol. Jeśli chodzi o te tabliczki, znalazłem kilka. Wielkie dzięki. Proszę to bardzo. To już wszystkie. Teraz będę mógł dobić targu z magiem i wrócić do domu. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. Wracam do domu. Chcesz się do mnie przyłączyć? Nie. Może zechcesz coś u mnie kupić, jeśli dotrzemy na miejsce? Nie. Chciałbym teraz coś u ciebie kupić. Chwila. Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Dobrze, patrz uważnie. To prosta, lecz użyteczna sztuczka. Kiedy uderzasz, używaj siły całego ciała, nie tylko ramion. Kiedy wyciągasz ramię, obróć biodro. Jeśli trochę poćwiczysz, zauważysz różnicę. Siła plus jeden. No i dobrze. Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Pokaż mi swoje towary. Niestety nie mogę ci nic. Wrócę. Dobra. Pokaż. Jeśli chcesz podszkolić się. Musisz potrenować. Wydaje mi się, żebyśmy potrenowali. To ma 50 siły, to ma 30 siły. Wracaj tu, Erol. Ile potrzebujemy? 4. Chwila. Chodź tutaj. Pokaż. Jeśli. Potrzebujemy 4 punkty nauki. 4 siły. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, myślę, że tyle starczy. Ile mamy w ogóle pozostałych? 21. Możemy sobie włożyć ten miecz? Możemy. Na razie będziemy sobie korzystać z takich broni, dopóki nie będziemy mieli więcej siły na bronie dwuręczne. Tam do niego wstąpimy później, może będzie miał coś ciekawego do sprzedania. A ten koleś, masz coś ciekawego? Z tobą było jakieś zadanie chyba, nie? Mam twoją wódkę. No, masz. Naprawdę? Pokaż. Tak, to moja wódka. Natychmiast odniosę ją Orlanowi, dzięki za pomoc. A proszę bardzo. Jest Randolph. Ile pieniędzy potrzebujesz, by wziąć udział w konkursie? Ile pieniędzy? 10 sztuk. A to masz. Dam ci pieniądze. Dam ci pieniądze, byś mógł... Naprawdę? Serdecznie dziękuję. Jeśli wygram, dorzucę nawet coś ekstra. Już, leć sobie. W takim razie. My też tam lecimy. Nie urządził. Będę musiał dalej uważać na Rukara. To mnie jak to? Nie dziwi. Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. To źle wpływa na interesy. To rzeczywiście prawda.
Mhm. A jak idą te interesy? Jak wiesz, ludzie niezbyt ochoczo wydają. Mhm. Dobra, on mnie oczywiście sam zaczepił. Dobra, i jak wam się powodzi? Rukhar, Leonard. Leonard? A co ty tu robisz? A dobra, wróciłeś chyba. Randolph. Nie mówię ci przecież nic nowego. Czy... Nie można dobra, na chyba musimy się przespać. Tak, Randolph? Nie tak. Mówię ci przecież nic nowego. Jesteś nareszcie. Czekałem na ciebie. Co się stało? Konkurs picia właśnie się zakończył. Kto wygrał? Tym razem zwyciężył Randolph. Rukhar chyba miał zły dzień. Z tobą zgadzam. Mam nadzieję, że to już ostatni raz. Się od tego z daleka. Nie chcę tu więcej takich podejrzanych zabaw. Naprawdę w to wierzysz? No dobra. Randolph. Poczekaj chwilę. Randolph, w ogóle to musiałem się przespać gdzie indziej i to nie dwie noce, tak jak mówił, tylko trzy. Więc nie wiem, o co chodzi. To tutaj, jak się przespałem, to jakiś bug był, nic nie działało. Musiałem lecieć do gospody Orlana i trzy noce się przesypiać. No, już cholera jasna, co za bugi. Mamy kaca? Mamy kaca. Nie, czuję się świetnie. W końcu się udało. Wielkie dzięki za pożyczkę. Proszę, przyjmij to w podzięce. Wygląda na to, że Rukhar długo jeszcze będzie trzeźwiał. Dobra, no i super. Panie Rukhar, dawaj pieniądze. Chyba przeliczyłeś nieco swoje siły. Bierz swoje pieniądze i ani słowa więcej. Ale chuderlak w ogóle. No, chudy jesteś trochę. Dobra. To w takim razie wydaje mi się, żebyśmy poszli sobie teraz do miasta i zrobili to zadanie z tą szkatułką. Darona. Nie mów. Dobra, jeżeli chodzi o tą skrzynkę Darona, cenną skrzynię Darona, to nie mam żadnego pojęcia, co z nią zrobić tak naprawdę. No tutaj w zadaniu jest napisane, gdzie jest ta skrzynia. Tutaj skrzynia Darona. Cardiff powiedział, że Zuryś przyjmuje gościa, maga ognia Darona. Podobno przyniósł ze sobą coś cennego z klasztoru i ukrył w skrzyni w domu Zurysa. Na ten towar muszę jednak znaleźć specjalnego kupca. I tak naprawdę to pochodziłem po tym mieście i nie ma nikogo specjalnego. Może w gildii złodziei ktoś będzie chciał kupić tą skrzynkę. Więc na razie tego nie zrobimy, tak mi się wydaje. Ale tutaj mamy na przykład Cornena, tego z gildii kupców. I teraz ma nową kwestię, jako że pogadaliśmy tam z jakimś tam kupcem w gospodzie Orlana, to teraz Cornen ma nową kwestię. Wszystko w porządku? Nikomu tego nie powtarzam. Nie bardzo, chodzę tu cały dzień, już zresztą trzeci z kolei, a noce spędzam pod gołym niebem. Nie mam gdzie zanocować, rozumiesz? Zaczynam już tracić siły. Oddałbym wiele za noc w normalnym łóżku, z czystą pościelą, w ciepłym domu. Przecież paladyni zapewniają darmowy nocleg w hotelu prowadzonym w mieście. Tak, ale jak myślisz, kto tam teraz mieszka? Kupcy? Tak, właśnie oni. I praktycznie wszyscy. Żebyś widział, jak patrzyli na mnie z ukosa, gdy się tam pojawiłem. Spędziłem tam jedną noc, nie mrużywszy oka w obawie, że mogę się już nie obudzić. Nie, wolę już położyć się na mokrych skrzynkach w porcie. Więcej tam nie pójdę. Mógłbym spróbować wynająć jakiś kąt tu w dzielnicy portowej. Kto jednak przyjmie pod swój dach nieznajomego? Ponadto nie wiem nawet, do kogo się zwrócić. Dobra, co ty mi tutaj wpisałeś? Tu będzie nocleg. Cornen cały nocleg koczuje na ulicach miasta. Muszę sprawdzić, czy znajdzie się ktoś, kto wynajmie mu kąt i łóżko w swoim domu. No, może ktoś się taki znajdzie. Dobra, ale myślę, że na ten odcinek to byłoby wszystko, a ja sobie poza odcinkiem znajdę informacje dotyczące takiego jednego zadania, gdzie ono jest. Już wam mówię, o której mi chodzi. Handlarz bronią? Bandyci blokują drogę między miastem portowym a gospodarstwami. Może tam znajdę wskazówkę, jak trafić do handlarza bronią. Nie o to mi chodziło. W sumie to też o to mi chodziło, ale to tak później. Gdzie ono jest? Swój chłopak pośrednicy Onara. No kurde, teraz nie mogę go znaleźć. Gdzie ono jest? Czeladnik? Nie. Dołączenie rzepa. No gdzie ono jest, do jasnej cholery? Wielkie wyzwanie? No nie o to mi chodzi. Bandycki napad, właśnie. Bandyci są prawdopodobnie w zmowie z jakimś paserem w mieście.
którzy obrabowali Hakone, ukrywają się w lasach w pobliżu miasta. Ja chyba sobie odnajdę tych bandytów, bo tam mamy zadanie związane z gildią kupców. Nie, z gildią złodziei właśnie. Tam będzie jakaś notatka, coś takiego. Coś takiego. I będzie trzeba to zrobić jak najszybciej, bo nie możemy się ruszyć z żadnymi zadaniami związanymi z gildią złodziei, więc trzeba to zrobić, muszę ich poszukać. Dobra, to myślę, że sobie od tego zaczniemy następny odcinek. Tak, tak myślę, jak nam zostanie czas, to jeszcze porobimy inne, na przykład to z tym noclegiem i jeszcze tam mamy jedno zadanie z tym więźniem Iglerio. Zobaczymy. Więc jeżeli podobało wam się moje męczenie z bandytami w tym odcinku, to zostawcie lajka, piszcie jakieś tam komentarze, jeżeli chcielibyście bardzo, oraz do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, see ya.